Witam. Dziś wam pokażę, jak składam ramki z Tomkiem Miotkiem. Będzie z jajem. Potrzebujemy młotek, nóż twardy, żeby się nie giął, kombinerki, gwoździki, ja mam takie 40 mm. Nie mogę bliżej zbliżyć, bo się po prostu rozmazuje. Drut nierdzewny, kwasoodporny, średnica 0,5. Może być 0,4 i ramka. Ja mam akurat ramki warszawskie, poszerzane, hoffmanowskie, czopowane. Jak no, nie mogę zbliżyć, niestety, bo się rozmazuje, ale widać. A to jest Tomek Miodek. Tu mamy już nacięty drut, ramki część przygotowana. Umieszczam aparat w statywie. Jedziemy z tym koksem. O ramek i na tym przestawałem pracę, bo musiałem to powtórzyć na drugi dzień, ale zawsze to było straszne. Ale dzisiaj dostałem paczkę od pana Mateusza z firmy www.bzyki.com, tak się nazywa. I on właśnie skonstruował takie urządzenie, które organizuje pracę dla osoby, która zajmuje się drutowaniem ramek. Ja już sobie tu obejrzałem to urządzenie, już troszeczkę podrutowałem. No i w zasadzie teraz co mogę zrobić, to pokazać wam, jak to działa. I to wszystko. Urządzenie jest bardzo skonstruowane. Tu ma jedną taką ten, tu się nawija. Przybijam zawsze na dwa gwizdki. Tutaj też. Tu ma korbeczkę na drut, na szpulkę. I tutaj ma korbkę. Widzicie tą korbkę? Jak kręcę tą korbkę, to patrzcie. Rozsuwa się, nie? To jest po to, żeby ustawienie tego, żebyśmy mogli pracować na różnych ramkach. Możemy używać mniejszą ramkę, większą ramkę i dlatego dopasowujemy. Tutaj ma jeszcze śrubę regulacyjną, akurat to jest ramka wielkopolska, więc to jest tutaj, tak? Tą śrubę możemy wykręcić i wkręcić ją w tą dziurę. No i wtedy tym bajerem... Nie śpieszy mi się nigdzie. No i tu mam ramkę. Oglądam sobie tą kamiotkę i sobie bijam. Ja nie wiem, taką. Widzicie, tutaj musimy dojechać tym tutaj i wtedy możemy spokojnie pracować na chyba to jest 18. Ciepło w domku. No dobra, ale ja tutaj się za bardzo w szczegóły nie chcę wbijać, bo to nie jest moja działka. Ja dostałem to urządzenie na testa, a tu jeszcze trzeba pochwalić, bo tutaj jest jedna rzecz na tym urządzeniu jest fajnie wykonane. Widzę, że teraz pożyję jakieś sklejki i tam. Mam nadzieję, że Tomek Miodek się nie obrazi. Czymś tam. Że go trochę tu reklamuje u siebie. Jest wszystko w porządku. I trzeba jeszcze tutaj tego pana, który Mateusza, który robi te urządzenia, trzeba pochwalić. Trzeba pochwalić, bo widzę tutaj... Tomek Miodek to jest luzak. Za staranność wykonania detali. Na pewno się nie obrazi. Kręcić, bo... O, fajnie, to bardzo fajnie wygląda. To jest taka zwykła sklejeczka, sobie wkręcił i tutaj mamy bzyki. Bzyki.pl. To jestem w ogóle na jego stronie internetowej. I to jest, tak sobie wbijam. To jest jego sklep. A tutaj, jakby ktoś ramka chciał teraz zobaczyć, to jest numer telefonu do tego pana. To jest na... Drucik mam odmierzony już. Pauzę i może sobie spisać. I tutaj jest nawet e-mail, czy info@bzyki.com i jego dwa numery telefonu. Przekładam. A ten pan produkuje różne Drucik. Rzeczy, bo ja wcześniej testowałem od tego pana co podkarmiaczkę. On ma oprócz tego bławiacze pyłku, no i pełno takich różnych, buduje ule i takie różne rzeczy. Zerknijcie na tą stronę, może komuś się przyda jakieś rzeczy. Ale nieważne, bo ja tutaj dzisiaj nie chcę, nie mam tam zamiaru nikogo reklamować, ale odnośnie... Zapóźmy. Już zareklamowałem. Ja chciałem zrobić film, tu po prostu tylko pokazać, jak sobie można w prosty sposób zorganizować pracę przy drutowaniu ramek i sobie jakieś to usprawnić i to może być ta praca przyjemna. Tym bardziej, że pozycja tu przy pracy sobie siedzę. U mnie też jest bardzo przyjemna praca.
To urządzenie jest takie całkiem fajne, więc można je wstawić sobie w pokoju, nie trzeba się niego wstydzić, bo to wszystko no, jest... Właśnie, w pokoju można włączyć później laptopa, czy... YouTube'a i ogląda. Na co chodzi? Wielkopolski całe, więc muszę tą śrubkę regulującą wsadzić tutaj. Wystarczy. Ta ramka ona po prostu musi podać. To urządzenie mi się nie podoba. Tutaj tą korką dojeżdżam sobie tu. Tak nawiasem mówiąc. Nie, to nie musi. To wystarczy, że to jest... Można sztywno. Kombinerki. Całkiem sztywno jest teraz. No, ja dociągam. Tutaj jest korka. Bardzo fajnie. Przekładam i zawijam sobie. Przekładamy druta. Nie robię. Robię zawsze na dwa razy. Tu jest kółeczko w kółko. Do naciągania. Dociągnięcia druta. Tomek Miodek, nie ciągnij tutaj druta. Drugie kółeczko. Tak to wygląda. Jak na razie. Tu dwa razy było zaplecione. O, już mamy problem z ciągnięciem. Naciągam sobie kombinereczkami, nożem. Podważam, żeby mi łatwiej drut przechodził. Tu już jest ostatnia, to ja już nie będę na te kółko nawijał. Przekładam, dociągam. Tylko bezpośrednio. Nożyk jeszcze raz. Zrobię to tu. Dobra, ja tutaj troszeczkę sobie to za dużo nawinąłem, ale to jest moja pierwsza, więc nie będę robił tutaj dwa razy takim bajerem. Tutaj. Dwa razy muszę. Od razu ucinam. Palcami zakręcam. Żeby nie było hardkoru. Drucik. Teraz tu robię to samo. Aha, i mogę sobie łapię kombinerki. Dociągnąć, nie? Zrobię. Robię to mocniej. Tu to samo. Tutaj sobie dokręcam. Dobra. No i teraz całość dociągamy. W ten sposób. W ten sposób. Żeby nie zerwać druta. Może tyle potrzebuję. Zawijam. Dociągamy. Został taki pięciorek. Przekładamy drucik przez otwór. I to wszystko. I wyobrażam sobie, że jakbym naciągnął takich może z 20-30, to już bym to robił jeszcze szybciej i to by było niezłe. W każdym bądź razie ja widzę, że to urządzenie jest... Tak jak mówię, mnie się nie śpieszy. I na pewno będę je używał. Sobie oglądam. Jak nie tą kamerkę, to jakiś film. Bzyki.com. Bzyki.com. Kurczę, jaką nazwę sobie wymyślił. Bzyki. Lubi bzykać na pewno. Dziękuję pięknie. I zapraszam jeszcze na zewnątrz. Dobrze. A drutowaniem ramek będę zajmował się w kwietniu, ale mam nadzieję, że ten film jakoś daje obraz, jak w prosty sposób można sobie zorganizować miejsce, w którym się drutuje ramki. Bo ja do tej pory, co ja robiłem, to po prostu szpulkę miałem między nogami, ona sobie leżała na podłodze, ja siedziałem na jakimś stołku, no i tych ramek się drutowało. Ale widzę, że tą metodą, używając tego urządzenia, można sobie bardziej zorganizować miejsce pracy odnośnie drutowania. Zawsze są zwolennicy i przeciwnicy. Chyba się opłaca to mieć. W każdym razie na mnie to już jest czas. Ja tu jestem teraz na swojej pasie, tylko żeby pokazać jak tutaj wygląda moja pasieka pod śniegiem, a śniegu trochę napadało. No i zostają mi tutaj takie dzyndzelki. Nie jestem przyzwyczajony. Podłączam tutaj prąd. Płynnie wlazło w te temperatury minusowe. Węza się wtapia. Minus 7. I mamy gotową ramkę. U mnie na pasiece dużo ludzi do też poddania, do mnie pisało odnośnie tego zimowania na siatce, że nie są przekonani, że mają jakąś awersję związaną z tym. Więc... No to ja chcę pokazać te ule. Jak no i kolejny drucik. Jednościenne. Normalne moje ule. Te są z
z 2,5 zrobionej deski, tak? A te ule są z 1,5. Ta część, ta strona jest z 1,5. Na tamtej stronie. My w tym roku będziemy robili z 3 cm desek. Ze względu na to, że wiszą tam ule jednościenne na otwartej dennicy. A teraz zagłębimy. Posiadkowanej. O. Pszczoła jak zimuje, to tylko ogrzewa tam, gdzie jest, a nie ogrzewa całego ula. Siatka. Może gdzieś będzie widać uwiązany kłon. Jest jeszcze bardzo ważny temat. Węzy, panowie pszczelarze. Często węza jest za płytka i pszczoły dostają za mało pokarmu. Wcześniej chyba tutaj był, jakiś miesiąc temu. Ale teraz widać, że te pszczoły powędrowały. Ale to jest temat na inny filmik. W każdym bądź razie. Ale trzeba na to zwrócić uwagę. Niedowiarków. Chciałem właśnie pokazać, bo nigdy to wcześniej nie pokazywałem, że pszczoły. Na razie ramki. To też jest mało, bo co to jest minus 7, może być minus 20 przecież. Było. W tym roku było. My tutaj nad morzem nigdy nie mamy takich dużych spadków temperatury, ale na przykład w zeszłym roku było minus 14. Nad morzem obok morza, jak to no mówię. Nie było żadnego problemu. Jeżeli chodzi o te dennice osiadkowane i takie, co ja tutaj teraz obserwuję, bo ja rzadko jestem zimą, ale teraz zostałem troszeczkę dłużej, bo dopiero mam wyjazd za 5 dni, więc teraz obserwuję te ule. Widzę, że pod tymi siatkami siadają sobie sikorki. O właśnie. I te nieżywe pszczoły, które leżą na siatce po wewnątrz ula, tak, od strony ula, one sobie przez tą siatkę wyciągają, co moim zdaniem to trochę wkurza pszczoły. Pewnie, że wiadomo, wkurza. Te ptaki tam siedzą, one troszeczkę hałasują, jakiś szkód nie robią, ale może to... Pszczoła zawsze wyleci. Dlatego troszeczkę z dala, w innym miejscu, z tamtej strony domu zacząłem karmić te ptaki. Żeby bardzo dobrze zrobiłeś. Bardzo dobrze, ja też podkarmiam z dala od pasieki. Pszczoły. A tak jak powiedziałem, zapraszam na filmik, jest o tym filmik. Koniec, a nic więcej się już nie da zrobić, bo temperatura spadła, kompresora nie mogę używać, pistolet do wrzucania szczypek też nie mogę używać, bo codziennie musiałem go rozbierać i go składać, przed każdym, żeby rozpoczął pracę. To samo z kompresorem też, na początku pierwsze starty z rana jakoś po prostu beznadziejnie chodzi. Mało się bujał, nie chcę poczuć tego sprzętu, więc wrócę sobie. A, bo to kolejny kosztas, nie? W kwietniu, moi drodzy. A strona Tomek Miodek, będę cały czas, będę teraz podróżował, a stronę Tomek Miodek będę też tam jakoś starał się uzupełniać, bo będę odwiedzał nowe pasieki, będę odwiedzał swoją pasiekę, bo w zeszłym roku zostawiłem 6 uli, które ja ciebie kiedyś też odwiedziłem i w tym roku. Nie napijemy się jakiegoś kupiłem piwka. Je, ale sam zrobiłem te rodziny w sensie takim, że zrobiłem odkłady od innego gościa. Albo jakiś miód pitny. Pociągnąłem je do, rozbudowałem je ładnie jeszcze póki tam byłem, a w tym roku, bo już teraz jadę w tym roku troszeczkę później, to mam nadzieję, że troszeczkę miodu wytargam z tych tropikalnych uli. O. I co? No i może uda mi się powiększyć o następne 12. O następne 6 to będę miał 12 i tak może kurde do setki się wyprowadzę w ciepłe kraje. No. Tak, moja pasieka tu się ładnie buduje. Mam nadzieję, że za jakiś okres, może 5 lat, będzie już ładnie wyglądała. Może uda mi się wzbogacić to miejsce o jakieś fajne rzeźby, o jakieś nowe drzewa, które jakoś będę ładnie oprowadził, żeby to było fajnie finezyjnie, ładnie i wzorcowo. Zajrzyj do mnie, ja już tutaj mam fajne drzewa posadzone. Może coś sobie podpatrzysz. To już jest mój kompletny ul. To już zapraszam. Tak jest zrobiony daszek mój, tak? B-Royal. W ten sposób. A nie pomalowałem, bo jeszcze tutaj od dołu widać jest niepomalowane, tylko dlatego, że one są świeże, one chyba są położone tutaj 2 dni temu. A dziękuję pięknie za oglądanie. Życzę wszystkim przyjemnego okresu zimowego. Ale już nie ma. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Tomku Miodku. No i tak sobie składam, oglądam filmiki, zawsze człowiek coś się więcej nauczy.
jak robić coś, albo jak czegoś nie robić. Trzeba przede wszystkim myśleć samemu. Wyciągać wnioski. No i tak sobie skręcam i oglądam. Pozdrawiam Tomka Miotka, całą ekipę pszczelarzy i zapraszam na kolejne moje filmiki. I zapamiętajcie, żeby subskrybować. Na razie, cześć.